Jednym ze spornych tekstów biblijnych, co do których toczyły się niegdyś zażarte spory, jest Comma Johanneum, czyli wariant tekstowy w pierwszym liście Jana, 5 rozdziale, 7 wierszu, dzisiaj uważany za nieautentyczny dodatek. Ale w XVIII wieku, co do jego autentyczności, toczyły się zażarte spory. W owych sporach uczestniczył wielki uczony Isaac Newton. Uczestniczył też wielki biblista Johann Jakob Wettstein. Wettstein ze względu na kwestionowanie autentyczności kommy został wyrzucony z swojego kościoła, musiał opuścić Szwajcarię, przeniósł się do Amsterdamu, przystąpił do remonstrantów. Tu w Amsterdamie nie był już przez nikogo prześladowany, bo w XVIII wieku Amsterdam był być może jedynym wolnym miastem, jedynym wolnym miejscem w całej Europie. W każdym razie ten tekst budził wiele kontrowersji, wiele emocji. W XIX wieku sprawa już była w zasadzie przesądzona. Już wszyscy bibliści, a zwłaszcza ci liczący się, wiedzieli, że tekst nie jest autentyczny, ale jeszcze nawet i dzisiaj można spotkać osoby, które bronią kommy. Oczywiście nie ma już ani jednego biblisty, który broniłby kommy. Kommy bronią wyłącznie, co niektórzy wierni, przywiązanie do tekstu, tak zwanego tekstu reformatorów, przywiązanie do tekstu Sercептus. Niektórzy protestanci są ciągle przywiązani do kommy, pomimo iż bibliści już dawno temu wykazali, iż tekst ten jest nieautentyczny. Najpierw może pokażmy, jak wygląda tekst kommy w wydaniach Textus Receptus. Tutaj mamy na czerwono wyróżniony ten tekst sporny. Kolorem czarnym są podane te słowa, które są obecne we wszystkich rękopisach, które nie są przez nikogo kwestionowane. Kolor czerwony to tekst kwestionowany, to jest tekst kommy. Cały ten tekst, to są wiersze 7-8, można przetłumaczyć następująco, bo trzej są siatkowie w niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, i ci trzej są jednym, i trzej są siatkowie na ziemi, Duch, Woda i Krew, i ci trzej są jednym. Czyli trzech świadków w niebie, trzech świadków na ziemi, w sumie aż sześciu świadków. W kolorze czerwonym mamy w niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty. Tutaj przed Ojcem, Pater, jest rodzajnik, przed Słowem, Logos, jest rodzajnik i przed Duchem Świętym, Hagion, Pneuma, jest rodzajnik, więc gramatycznie jest wszystko poprawne, ale jednak lepiej by było, gdyby był kai pomiędzy Ojcem a Słowem. Hopater, kai hologos, kai to hagion pneuma, tak byłoby najlepiej. Jednak kaja tutaj nie ma, kai, czyli wspólnik i. Poza tym wszystko jest poprawnie, jeżeli chodzi o styl, jeżeli chodzi o gramatykę grecką. Tutaj to, co tutaj prezentujemy, to jest, to pochodzi z wydania Stefanusa z roku 1550. To jest trzecie wydanie Stefanusa Nowego Testamentu i w takim brzmieniu komma się przyjęła we wszystkich kolejnych wydaniach Textus Receptus. Już nikt tego nie zmieniał. Ale zanim doszło do wytworzenia takiej wersji kommy, w innych wydaniach XVI-wiecznych ona uzyskiwała inne brzmienia. Tutaj u góry, u samej góry, widzimy wydanie komplutańskie z roku 1514 i tutaj mamy taką różnicę względem wydania Stefanusa, że jest
Kaj, spójnik Kaj pomiędzy ojcem i słowem, hopater, kajholologos. Inna różnica, że końcówka w wydaniu Stefanusa jest NTG, czyli świadków na ziemi NTG, natomiast w wydaniu kompletyńskim mamy epitesges, czyli na ziemi. No, NTG to by znaczyło w ziemi, dosłownie, a epitesges to jest na ziemi, to jest ta wersja bardziej poprawna. Tak więc, jeżeli chodzi o wydanie drukowane, to najbardziej poprawnie wygląda wydanie kompluteńskie. No ale ta wersja komy się nie rozpowszechniła. Rozpowszechniły się koma z wydania Stefanusa. Jeszcze zajrzymy, omówmy, wypada omówić komę z wydania Erasma. Erasm wydał najpierw w roku 1516, później 1519 swój Nowy Testament i w tych dwóch pierwszych wydaniach komy nie było, natomiast już w trzecim wydaniu w roku 1522 zawarł komy i ona wygląda w taki sposób. Nie ma rodzeników przed Ojcem, Słowem i Duchem Świętym, jest Pater, Logos, Kai, Pneuma, Hagion, więc to jest taki duży minus, no, niezgodnie z zasadami gramatyki języka greckiego. Dalej, inna różnica. Stefanus wziął, poprawił tekst. A, jeszcze jest i druga różnica. Stefanus w roku 1550 dodał rodzeniki przed Ojcem, Słowem i Duchem Świętym, ale także zmienił sekwencję Ducha Świętego, zamienił na Świętego Ducha. No, u Erasma było pneuma hagion, natomiast u Stefanusa pojawiło się to hagion pneuma w takiej kolejności, więc Stefanus dodał rodzajniki do wydania Erasma i zmienił kolejność wyrazów, no, Duch Święty na Świętego Ducha zamienił. Pozostało już bez zmian i takie brzmienie komy już pozostało w kolejnych wydaniach Textus Receptus. Tak więc Stefanus wprowadził dosyć dużo zmian do komy erazmiańskiej. I Stefanus tego nie wziął z żadnego greckiego rękopisu, bo w żadnym greckim rękopisie czegoś takiego nie było. Tylko Stefanus sam to poprawił w oparciu o swoją znajomość języka greckiego. A teraz omówmy, jak wygląda sprawa z punktu widzenia rękopisów. Najstarszy grecki rękopis, który zawiera komę, pochodzi z roku około 1400, więc bardzo późno. W sumie mamy zaledwie 5 greckich rękopisów, które zawierają komę, przy czym jeden z nich pochodzi aż z wieku XVII, więc bardzo, bardzo późno. Jeden z nich jest komentarzem do Apokalipsy. Kilka innych rękopisów zawiera komę dodaną na marginesie. I dodana została później. Oryginalny rękopis tej komy nie zawierał tam, natomiast później ktoś ją dodał. Najpierw jednak koma znalazła się, najpierw pojawiła się w rękopisach łacińskiej Wulgaty. I do Wulgaty koma weszła około roku 800. Jednymi z pierwszych rękopisów są kodeks Cavensis, kodeks Toletanus, kodeks Legionensis. Początkowo komma istniała w łacińskich rękopisach na marginesie, jako nota marginalna. To była taka częsta cecha w średniowiecznych rękopisach, starożytnych i średniowiecznych rękopisach, że na marginesie dodawano rozmaite noty komentujące, wyjaśniające. I cel tej noty był właśnie taki, że
wyjaśniała, komentowała znaczenie tego wiersza, że ci trzej świadkowie to są Ojciec, Syn i Duch Święty. Takie wyjaśnienie dodawano na marginesie. I tego typu wyjaśnienia pojawiło się już w wieku IV, co najmniej w wieku IV, jakkolwiek niektórzy twierdzą, że możliwym jest nawet i wiek III, bo być może już Cyprian w taki sposób komentował. Pewności nie ma co do Cypriana, ponieważ tekst Cypriana jest taki nieoczywisty. Cyprian nie cytuje całej komy. Jedyne, co znajdziemy u Cypriana, to ci trzej są jednym, więc to jeszcze za mało, aby stwierdzić, że Cyprian znał komę. Jednak sposób, w jaki komentuje, mógłby, jaki komentuje Ojca, Syna i Ducha Świętego, mówiąc, że ci trzej są jednym, jest bliski dla komy Johannemu. Więc jest rzeczą możliwą, że Cyprian znał już komę, ale komę jako komentarz do 1 Jana 5:7, nie jako tekst biblijny, nie jako coś, co należało do tekstu biblijnego. Więc być może był jednym z pierwszych, który już komę znał, jakkolwiek w tym wypadku pewności nie ma. Natomiast w IV wieku to już ponad wszelką wątpliwość, koma już istniała. I to był komentarz do 1 Jana 5:7, tam gdzie jest mowa o trzech świadkach. Koma wyjaśnia, że ci trzej świadkowie to Ojciec, Syn i Duch Święty. I przez kilka następnych wieków koma istniała na marginesie łacińskich rękopisów, tylko łacińskich, greckich nie było. Komy nie było też w żadnych innych przekładach. Nie było w przekładach syryjskich, nie było w przekładach koptyjskich. Spośród wszystkich przekładów, jakie powstały w pierwszym tysiącleciu, tylko przekład łaciński znał komę. Do greckich rękopisów koma weszła dopiero w końcu XIV wieku, ewentualnie początek XV wieku, około roku 1400, to nie jest takie pewne. Więc najpierw koma funkcjonowała na marginesie, a około roku 800 została dodana do tekstu zasadniczego. I tutaj była dodawana w dwóch miejscach. Część rękopisów łacińskich ma komę w wierszu 7, a część w wierszu 8. Na przykład kodeks Toletanus zawiera komę w wierszu 8, bo to tak już było. Jeżeli jakaś nota funkcjonowała na marginesie i była kopiowana przez kolejnych kopistów, to ta nota mogła się nieznacznie przesuwać względem tekstu zasadniczego, no bo każda kolejna kopia miała trochę inny układ tekstu, trochę inna liczba linijek, trochę inna liczba liter w linijce i trudno było wymierzyć z tą komą. W tym wypadku nie do końca wiadomo, do którego miejsca koma miałaby być, do którego dokładnie miejsca miała być przypisana. Więc gdy ktoś padł na pomysł, żeby taką notę marginalną dołączyć do tekstu zasadniczego i tych prób było kilka, to zdarzało się nieraz, że taka nota była dodawana w różnych miejscach tekstu. Były drobne przesunięcia o jeden wiersz albo dwa wiersze. I to obserwujemy nie tylko w wypadku komy Johanneum, to możemy też zaobserwować na przykładzie pierwszego listu do Koryntian, końcówka 14 rozdziału, gdzie też dwa sporne wiersze są umieszczane w różnych wierszach. I w tym wypadku przesunięcie jest o dwa wiersze. W przypadku komy przesunięcie jest o jeden wiersz. Jeżeli chodzi o łacińskie rękopisy, to koma uzyskuje kilka brzmień.
Podajmy to brzmienie najbardziej rozpowszechnione. To jest najbardziej rozpowszechnione brzmienie w łacińskich rękopisach. Tutaj to, co tu widzimy. I miejsce, w którym komę dodano do tekstu biblijnego, była Hiszpania. Więc koma weszła do hiszpańskiej wulgaty i bardzo szybko się rozpowszechniła. Także część francuskich kopii wulgaty też zaadoptowało komę Johannemu. Komę zaczęto dodawać do tekstu greckiego. I najstarszym rękopisem, który, najstarszym greckim rękopisem, który komę zawiera, jest kodeks Otto Bonianus, sporządzony w końcu XIV wieku. Komma ma osobliwe brzmienie. Późniejsze wydania drukowanych takiego brzmienia komma nie uzyskała. I tutaj zaczyna się od apotu uranu, a jak już przytaczaliśmy wcześniej kommę z wydań drukowanych, to dominowała wersja, że ento urano, trzech świadków ento urano, trzech świadków w niebie. A tutaj mamy apotur uranu, czyli z nieba, trzech świadków z nieba. Ojciec, Słowo i Duch Święty. Nie ma rodzeników. Przed Ojcem, Słowem i Duchem Świętym nie ma rodzajników. No i później jest mowa o tym, że trzech świadków z ziemi. Więc tutaj taka cecha charakterystyczna tej komy, że jest apo. W drukowanych wydaniach nie było takiej wersji, więc to jest, ktoś przetłumaczył z łacińskiej wulgaty. Ktoś, kto słabo znał grecki, no bo rodzeników nie wstawił. Poza tym wypadało wstawić kai. No jednak wersja ento urano jest wersją po prostu lepszą, no skoro łaciński tekst mówi in celo. No, in celo, a później in terra, czyli lepiej byłoby tłumaczyć ento urano i NTG. A nie apo, czyli z. Kolejnym rękopisem, który stosuje komma, jest kodeks Montfortianus. Prawdopodobnie w roku 1520, ewentualnie około 1520 powstał. I jest to kopia z minusku 326, tak, 326. Jest to kopia z tego rękopisu w przypadku dziejów apostolskich i listów powszechnych. Więc listy powszechne zostały skopiowane z tego rękopisu. To jest minusku 326 i on pochodzi z wieku X. Oczywiście ten minusku 326 nie zawiera komy. Po prostu kopista kopiował ten rękopis, ale co jakiś czas poprawiał w oparciu o łacińską wulgatę. Dodał komę. No nie tylko w przypadku Jana 5:7, nie tylko w tym przypadku poprawił tekst w oparciu o łacińską wulgatę, ale także w wielu innych miejscach poprawiał tekst grecki w oparciu o wulgatę. No i w ten sposób powstał kodeks Montfortianus, który Erasm nazwał kodeksem Britannicus. I ten właśnie rękopis prawdopodobnie, najprawdopodobniej wykorzystał Erasm do swojego trzeciego wydania. No i w kodeksie Montfortianus komma uzyskuje brzmienie
bez rodzajników. No, nie ma spójnika pomiędzy ojcem a słowem. No i sekwencja jest Duch Święty. I to jest dokładnie to samo brzmienie, co u Erasma. No, bo skoro Codex Montfortianus stosuje kommę z kilkoma błędami ortograficznymi i dokładnie te same błędy i te same cechy stylistyczne pojawiają się u Erasma, dokładnie te same, no to jest to dowód, że prawie na 100% Erasm wykorzystał kommę z tego właśnie, przypisał z tego właśnie rękopisu. Stefanus, który korzystał z wydania Erasma, poprawił Erasma w kilku miejscach, no bo to były zbyt rażące błędy. Innym rękopisem stosującym kommę jest minuskuł 2473. Ten rękopis powstał w końcu XVI wieku. Prawdopodobnie komma została przepisana z Textus Receptus. Jest dokładnie taka sama jak w wydaniu Stefanusa. Minuskuł 918 również stosuje komma Ioanneum i ten minuskuł pochodzi też z XVI wieku. Koniec XVI wieku. I ten rękopis przepisał kommę z wydania Erasmińskiego, ponieważ jest identyczna z wydaniem Erasmińskim. Dokładnie te same błędy zawiera. No i kolejny rękopis, który zawiera kommę, to minuskuł 2318. To już jest bardzo późny rękopis. On powstał w XVIII wieku w Bukareszcie. Zawiera rodzajniki. No i to są wszystkie greckie rękopisy, które stosują kommę. Inne rękopisy zawierają kommę na marginesie. No i tak na przykład minuskuł 221. Ten rękopis został sporządzony w X wieku, ale komma została dodana dopiero w drugiej połowie XIX wieku, ponieważ osoby, które oglądały ten rękopis w połowie XIX wieku, stwierdzały, że komy nie ma. A dzisiaj jest koma dodana na marginesie, dodana w drugiej połowie XIX wieku. Innym rękopisem jest minuskuł 88, nazwany też Codexum Regis. Koma została dodana w XVI wieku na marginesie. Minuskuł 429 z XIV wieku, komma dodana w XVI wieku. Jeszcze minuskuł 636. Zawiera kommę dodaną w XVI wieku. Przy czym tutaj taka sytuacja, że rękopis powstał w XVI wieku i komma został dodany na marginesie w XVI wieku. No i to jest wszystko, w zasadzie wszystko. Jeszcze prawdopodobnie dałoby się znaleźć ze dwa czy trzy greckie rękopisy, które zawierają kommę na marginesie, więc na marginesie to się nie liczy, bo zwolennicy kommy potrafią wyliczać
jednakowo traktować te, które zawierają w tekście zasadniczym, jak i te, które zawierają na marginesie dodaną. To się nie liczy, bo każdy, no, teoretycznie każdy z nas mógłby na marginesie dowolnego rękopisu, zwłaszcza zwolennicy Kommy, mogliby dopisać i później twierdzić, że rękopis Kommę zawiera. Więc jeżeli jakiś rękopis zawiera Kommę dodaną na marginesie, to nie jest dowód na to, że ten rękopis, ten Kommę, autentyczność Kommy potwierdza, bo oryginalny rękopis Kommy nie zawierał. Komma została dodana później w oparciu o wydanie drukowane greckiego tekstu, albo też w oparciu o łacińską wulgatę. W sumie ja naliczyłem aż 6 różnych wersji tej Kommy. W ogóle Komma się pojawia w zaledwie kilkunastu greckich rękopisach, a uzyskuje aż 6 różnych brzmień, dosyć różnych. I tylko w wydaniu komploteńskim ta Komma brzmi naprawdę dobrze pod względem stylistycznym. No i także w wydaniu Sefenusa też brzmi w miarę dobrze. Więc w greckich rękopisach jest słabo poświadczona, natomiast jest o wiele lepiej poświadczona przez rękopisy łacińskiej wulgaty. I pojawia się w wulgacie po roku 800. Przy czym w wulgacie, jak już była mowa, to w dwóch różnych miejscach. Większość rękopisów ma Kommę dodaną w wierszu 7, niektóre mają w wierszu 8. Greckie rękopisy zawsze mają w wierszu 7. Ze względu na autorytet rękopisów, na późne pochodzenie rękopisów, trudno w ogóle mówić o jakiejkolwiek autentyczności Kommy, bo weszła do tekstu greckiego zbyt późno, dopiero pod koniec średniowiecza. Jest obecna w rozmaitych wersjach z błędami ortograficznymi. Tekst pierwszego listu Jana mówi o tym, że jest trzech świadków. Jan w ogóle przywiązywa wielką wagę do tego, że trzech świadków coś poświadcza. To pochodzi ze stwierdzenia w piątej Mojżeszowej, no, w Księdze Powtórnego Prawa, że wszelka sprawa nie zostanie oparta na zeznaniu dwóch albo trzech świadków. Już w pięciu Księgach Mojżeszowych, w Pentateuchu, jest mowa o tym, że wszystko ma być oparte na dwóch albo trzech świadkach, każda sprawa. I akurat dla spośród autorów nowotestamentowych, właśnie dla Jana, było to czymś arcyważnym, bardzo ważnym. On w Ewangelii Jana udowadnia wielokrotnie, że mesjańską godność Chrystusa poświadczyło trzech świadków. Po pierwsze, poświadczył Jan Chrzciciel, poświadczył Ojciec. No i cuda, jakich Jezus dokonywał, to również było świadectwo, które potwierdzało autentyczność jego posługi, czyli trzech świadków. Jan przywiązywał do tego wielką wagę. W zasadzie jako jedyny autor Nowego Testamentu przywiązywał do tego bardzo wielką wagę i o tym mówił zarówno w Ewangelii Jana, jak i w pierwszym liście Jana. Oczywiście tutaj wszyscy się zgadzamy, że pierwszy list Jana i Ewangelii Jana pochodzi od tego samego autora. Więc Jan przykładał wielką wagę do tego, że było tych świadków trzech. I tutaj w pierwszym liście zapisał to w takiej formie. Zapisał, że duch, woda i krew, no, ci trzej świadczą, że jest trzech świadków, duch, woda i krew, co zostało później zinterpretowane Ojciec, Syn i Duch Święty. To tak alegoryczna interpretacja tego tekstu, w alegorycznej interpretacji. Ta interpretacja powstała na Zachodzie. Na Wschodzie ta interpretacja
w zasadzie nie istniała. To na Zachodzie bardzo się przyjęła. I później weszła do tekstu biblijnego nawet. No i wyszło na to, że świadków jest aż sześciu. Trzech na niebie, trzech na ziemi. A przecież nie o to chodziło. Janowi chodziło o to, że świadków jest trzech. Nie, nie chodziło mu o to, że sześciu świadków. To jest w ogóle sześciu świadków tutaj do niczego nie jest potrzebnych. No Janowi w każdym razie nie byli potrzebni. Koma była znana tylko na Zachodzie. Na soborach pierwszego tysiąclecia, gdy formowano dogmaty trynitarny, chrystologiczny, nikt nie sięgał do komy, więc przy tworzeniu dogmatu trynitarnego nikt nie sięgał do komy, do tekstu z Jana 5:7. I dla ojców Kościoła ten tekst nie odegrał wielkiej roli, jeżeli chodzi o podparcie doktryny Trójcy. Taka interpretacja rozpowszechniła się na Zachodzie. Później weszła do tekstu drukowanego. Reformatorzy to przyjęli. Calvin cytował kommę. Komma weszła do wyznania westminsterskiego. Komma jest dzisiaj broniona przez część protestantów, bo tych protestantów, którzy są bardzo mocno przywiązani do Textus Receptus. No i oni bardzo lubią naciągać. Potrafią stosować argumenty, że aż 17 rękopisów greckich zna komę, przy czym wyliczają zarówno te, które mają w tekście zasadniczym, takich jest zaledwie 5, jak i te, które mają na marginesie, a nawet i takie rękopisy, które nie zawierają w ogóle komy, które nie zawierają nawet pierwszego listu Jana. Na przykład lubią podawać minusków 110, a minusków 110 nie zawiera pierwszego listu Jana. Tak samo kilka innych rękopisów, na które oni się powołują, nie zawiera pierwszego listu Jana. Nieporozumienie wynikło stąd, że w wieku XIX stosowano inną numerację greckich rękopisów Nowego Testamentu, a w roku 1908 Gregory zreformował numerację, zmienił numerację dla części rękopisów. Więc zwolennicy komby sięgają do XIX-wiecznych opracowań i przytaczają te numerki, które oni podawali, i przytaczają również i te numerki, które dzisiaj podają we współczesnych opracowaniach. Nie weryfikują tego i uzyskują taką wartość jak 17 rękopisów. No i jakimi oni argumentami się też posługują, że szatan chce, abyś tego nie znał. Tak jest na emocje. Szatan chce, abyś tego nie wiedział. No i zaraz po tym lecą kłamstwa, że minusku 110 zawiera komę. No i parę innych takich. W ogóle oni nie wchodzą w szczegóły. Ignorują fakt błędów ortograficznych w komie. Posługuje się fałszywymi argumentami. Na przykład można znaleźć u nich, że Erasm nie mógł posłużyć się kodeksem Montfortianus, ponieważ komma z tego rękopisu zawiera błędy, a w wydaniu erasmiańskim nie ma. Przy czym oni sięgają po wydanie Stefanusa. No właśnie w tym rzecz. Wydanie Erasma jest dokładnie takie samo. Komma z wydania Erasma jest dokładnie takie same jak z kodeksu Montfortianus, a wydanie Stefanusa to poprawiło, więc należałoby sprawdzać takie szczegóły. Traktują oni również jako fakt oczywisty, że Cyprian znał komę. No to jest nie do obrony, nie da się tego obronić. Jedyne, co Cyprian znał, to wyrażenie ci trzej są jedni. Ci trzej są jedni. No to jedyne, co Cyprian znał, et tres unum sunt. No to jedyne to jeszcze za mało, aby traktować jako dowód na znajomość komy. Co najwyżej na
znajomość, w najlepszym wypadku byłby to dowód na znajomość alegorycznej interpretacji pierwszego listu Jana 5:7. Tak, alegorycznej interpretacji, ale żeby traktować to jako dowód, że Cyprian znał i stosował komę pierwszym Jana 5:7, to już jest daleko idąca przesada. Więc ich argumentacja jest bardzo mocno przesadzona. Oni nie lubią weryfikować, posługują się fałszywymi argumentami. No i koma tak naprawdę do niczego nie jest potrzebna. Oni grają na emocjach, posługują się argumentem, że ja jestem głęboko wierzącym, ja wierzę głęboko w swoim sercu, że to jest autentyczny tekst biblijny, że ci, którzy podważają komę, podważają doktrynę Trójcy, no takie coś. No więc jeżeli dla tych osób teksty potwierdzające doktrynę Trójcy są aż tak bardzo, bardzo ważne, to powinni włączyć do Textus Receptus te warianty, które zostały wyrzucone przez tekst bizantyjskich w jego wczesnej fazie, mianowicie w prologu janowym 1.18 tekst bizantyjski jednorodzonego Boga zamienił na jednorodzonego Syna. Więc podważył boskość, a ty sam podważył boskość Chrystusa. Również w Dziejach Apostolskich z 16.10 mamy tekst, którym tekst bizantyjski, czyli tak zwany tekst większościowy, nie potwierdza boskości Chrystusa, natomiast aleksandryjskie rękopisy potwierdzają. I również u Pawła znajdziemy dwa inne teksty, gdzie rękopisy aleksandryjskie potwierdzają boskość Chrystusa, a rękopisy bizantyjskie nie potwierdzają. Więc w sumie co najmniej w czterech miejscach niech poprawią ten swój Textus Receptus, jeżeli to dla nich jest aż takie ważne, no bo tutaj mamy rękopisy starożytne z Aleksandrii, starożytne, nie późnośredniowieczne, ale rękopisy starożytne, które stosują takie warianty. No, dlaczego oni to w takim razie odrzucają, skoro dla nich doktryna Trójcy jest aż tak ważna, skoro dla nich boskość Chrystusa jest aż tak ważna. No ale to nie znaczy, że mamy zmieniać tekst biblijny i wszędzie przerabiać w tym kierunku, aby jeszcze bardziej podkreślać boskość Chrystusa, aby jeszcze bardziej podkreślać Trójcę. No i w tym momencie są dwa teksty trynitarne. Dwa, tylko dwa. Tylko tyle. Jest kilka tekstów, które potwierdzają boskość Chrystusa, przede wszystkim Wigeliana. I na tym się zatrzymajmy. Nie dodawajmy tekstów, które pojawiły się w końcu średniowiecza.